Cześć, z tej strony Klaudia. Możecie mnie kojarzyć z internetu pod nickiem Klaudusiek. Przyszłam tutaj do mojej cudownej głowy, mam nadzieję, że... Do mnie przyszłaś, a nie do głowy, to do ciebie też! Ale teraz tutaj siedzimy z głową, boję się, co właśnie Nina tutaj się z nią dogadała i jakie będą mieć pytania, ale chodźcie, sprawdzimy. Fizyka kwantowa, zaczynamy. O nie! Dawaj. Wymień trzy głupoty, które robisz po pijaku. Wtedy na przykład wyłącza mi się moja kondycja. W sensie ja po prostu ciągle tańczę i ja nie mam zmęczenia. Na przykład teraz byłam na... działa ci kondycja. Tak. A, dobra, no to tak. To włącza się i odpala jeszcze bardziej. Bo na przykład teraz byłam na 18. Przepraszam, że niezniszczalna jesteś, tak? Bardzo. Okay. Bardzo. Teraz tydzień temu byłam na 18 i wyobraź sobie, 4 godziny byłam na parkiecie. Numery jakieś odwaliłaś kiedyś po pijaku? O Jezus, no pewnie, że tak. Dawaj. I to całkiem nawet niedawno. Wyobraź sobie, 3 panów Uberów poznało moje, co wypiłam w Uberach. O nie, naprawdę? Ja nigdy nie miałam takich przypałów i to jest przypał mojego życia. I to było teraz w marcu, bo ja mam chorobę lokomocyjną. I o tyle, o ile... Ale nie otworzyłaś torebki, ani nie miałaś worka, tylko... Nie byłam w stanie. Nie kontaktowałam już aż tak. Jezus. Zbanuj 3 konta na TikToku. Dobra, to na pewno jest taki disco rolka. No i to jest taki, wyobraź sobie chłopie, go tylko w sumie tego z tej dramy kojarzę, że on stalkował influencerów, gdzie oni mieszkają i na przykład Marysię Jeleniewską właśnie, pokazał dosłownie, gdzie ona mieszka nawet co do domu. Wszedł na, wiesz, Google Maps i na ten Street View, że sobie chodził ludzikiem i pokazał dosłownie... A nikt go nie zgłosił? Dom. No właśnie, pewnie go zgłosił, nie wiem jak to dalej się potoczyło, nie wiem. A ale ma dalej konto? Tak, chyba tak. A dałaś mu bana? Ja go zablokowałam. No i dobrze. Zgłosiłam. No dobra. A co się tam dalej podziało, to nie wiem. No do banda dla typa, jeszcze jakieś bany. Jest taka też jedna dziewczyna, która kiedyś była, znaczy moim zdaniem no jest w ogóle niepotrzebna w internecie, ja nie wiem co na to robi, no ale trudno, niech się istnieje. No. Która kiedyś była na obozie Teamu X i teraz strasznie na tym tak kręci content, strasznie stara się być taką właśnie drugą Queen of the Black. Wymień 3 paskudztwa. To jest obrzydliwe, fu i ble. Wszystkie jakieś robaki, wszystko co pełza się, wije, ma śluz, w ogóle nie, nie, to nie moje. Ślimaki też? No ślimaki są jeszcze w miarę słodkie. A ślimaki z czosnkiem i na grzance? Nie jadłam nigdy, w życiu bym nie zjadła. O co ty przepyszne. Nie. Okej, to ale jestem strasznie wrażliwa na takie, że tak samo na przykład przytaczając jeszcze jedzenie, paskudztwa, fuj i ble, na przykład w rosole. Moi rodzice uwielbiają, że jest, wiesz, jakieś serduszko, jakiś żołądek. Nie. Czyli podroby są tak obrzydliwe, okej. Okay. Przysięgam, jak ja to tylko widzę, nie chcę obrzydzać im obiadu, ale mnie od razu cofa. Trzecia jakaś rzecz, jakieś paskudztwa. Bekanie i wszystkie inne takie czynności fizjologiczne są rzeczą normalną, jak najbardziej. Ale jeśli jesteśmy na imprezie i ktoś faktycznie robi to co minutę, co dwie, wiesz co chodzi, to on takie stary, stara. No nie, no oczywiście w miejscu publicznym, bez sensu. Gdzie? Gdzie przy obcych? No. Wymień 3 największe dramy z twoim udziałem. Dawaj, miałaś jakieś dramy w całej swojej karierze? Ho. Nie zliczyłabym tego. No to dawaj, takie... od topa top. No to tylko to są z udziałem drugiej osoby też, tak mi się wydaje. Że to wiadomo, zawsze jest jedna strona i druga. A jest to jakieś pytanie o wtopy? Wtopy też miałam, Jezu. Wtopy i dramy możemy tutaj polecić. Dobra, sobie. Dobra, to miałam taką jedną wtopę, że robiłam live'a z znajomym, gdzie kompletowaliśmy z widzami pizzę. Oni wybierali jakiś składnik itp. I wiesz, ja zamawiam i przez przypadek przeklikałam ekran i pokazałam swój adres domowy, jeszcze domu rodzinnego, gdzie rodzice mieszkają do dziś. Na szczęście połowa z tych ludzi załapała adres tej pizzerii i myśleli, że ja tam mieszkam. Ale druga połowa, no przysięgam, przez pierwszy tydzień co godzinę było jakieś zamówienie, że aż pyszne.pl do mnie zadzwoniło po paru godzinach, że wie, że blokują mój po prostu adres. Uber Eats tak samo, wszystko, bo ciągle ktoś mi coś zamawiał do domu. Upiększenie urody, wymień 3 ulubione zabiegi. Usta, mam zrobione usta. Dobra. Dolny... Wargę mam bardzo mało, ale górną prawie w ogóle nie miałam, to zawsze był mój kompleks. Jak to się nazywa? Co? Na przykład na podbródek. Modelowanie. No, jakoś to się nazywa. Kwasy. Nie, to nie jest kwas. Wypełniacze. Nie wiem właśnie. Co, że brodę robiłaś? No nie robiłam, ale chciałam zrobić tutaj właśnie, że ona się tak bardziej tutaj wyszczupla i to podkreśla. Zrobiłaś przyszłość piękną brodę. Tak, dziękuję. No, nie rób. Chcesz wyglądać jak te wszystkie baby tak samo? Nie, no nie. No. Nie, do doba internetu, widzisz co to robisz człowiekiem, nie ogląda się na Instagramie. Nie rób, popatrz na te brody, potem wszystkie mają takie same. Ładną masz brodę, nie pozwala. Jeszcze jakiś trzeci zabieg upiększający. Chyba mogę to zaliczyć, mam brwi permanentne zrobione. To była zawsze moja zmora, jak się malowałam, przysięgam ci, no jak... Zawsze jedna taka, druga taka. I czasami nawet naprawdę 40, jak miałam jakąś imprezę ważną i chciałam, żeby ładnie wyglądały, 40 minut potrafiłam się... A to ładne masz brwi. Dziękuję bardzo. No. Dziękuję, ja teraz sobie tylko kredką poprawiam, żeby były ciemniejsze. I brodę masz ładną też, nie rów. Wymień 3 zapachy, które cię kręcą. Ooo, a jestem strasznie podatna na zapachy. No.
Jakiegoś dobrego jedzenia, to na pewno. Jakiego? Co pięknie pachnie? Może jakaś carbonara? Carbonara. No. Ładnie pachnie. Tak, to albo prawda. Ja też na przykład bardzo lubię zapach szpinaku. Szpinak. To jest ze szpinakiem, no. Z masełkiem? No. Takiego zasmażonego i z czosnkiem? Mhm. Ładnie pachnie. Mhm. Męskie perfumy. Małe dzieci. Małe dzieci bardzo ładnie pachną, bo zawsze jakąś oliwką, albo wiesz, jakimś talkiem, coś. Tak. No i po prostu się jedzie i wąchać. Albo jeszcze, o, jeszcze szampon z włosów. Włosy tak jak się umyje. Świeżo umyte włosy, to prawda. To ja po prostu później siedzę i kurde, oglądam coś i tak wącham sobie włosy. Jest. Były cztery nawet, patrzcie, ponad program. Super. Trzech turbo przystojniaków. Najprzystojniejszych chłopaków świata. Ale mi dałaś to zdanie, dobra, wiem. No. Jest jeden taki aktor, na pewno go mi się wydaje nie będziesz kojarzył, bo to jest z serialu jakiegoś takiego typowo dla nastolatku. Shadowhunter się nazywa. Dawid. O, nie pamiętam nazwiska, ale mogę ci go pokazać. Muszę go zgooglować. Tak, 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 tak. Ale Dawid, on się w serialu nazywa, czy nazywa Alex. Się... Shadowhunters Ale Ecy. Okej. Okay. Alek się nazywał w serialu. Alek, w serialu, dobra. No piękny jest, tak jak moim typem mężczyzny, zawsze jest blondyn i mam słabość do blondynów. Ciemne oczy, jasne oczy, już obojętnie, najlepiej ciemne, ale jasne też. To on ma ciemne włosy, ciemne oczy. Tak może z polskiej sceny, to na przykład uważam, że Rezi jest bardzo przystojny. Bardzo, bardzo. A to widzisz, a to też nie jest blondyn. To też nie jest blondy. Jest okej. Okay. O, wiem. Tom Holland mi się na przykład jeszcze też mega podoba. Oh, no. Trzy wspomnienia z osiemnastki. Mm-hmm. Był balet? Był. Dobra. Był fajny balet. W sensie, no nie było jakoś dużo osób, bo niektórzy robią osiemnastkę, wiesz, na jakieś 80 ludzi, takie ogromne. Ale to naprawdę, to, a skąd się ma? To co, całą szkołę zapraszasz? Nie wiem, no ja zaprosiłam bliskich znajomych, miałam 30 osób. Ale też miało być 50, tylko że 20 się wykruszyło. Dobra, wspomnienia z osiemnastki, prezent. Prezent. Dobra, to na 30 osób jakoś chyba 10 czy tam 15 złożyło się na buty Gucci Ace'y, tylko że te takie białe, ale z platformą. Fiu, 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 fiu. No, super były, wiesz. Sypnęli ci sianem. Tak, sypnęli i wiesz, ja to tak otwieram i takie zajebiście od razu przymierzyłam, no musiałam, wiesz, dawaj, dawaj. I ja później głupia chodziłam całą imprezę w tym. Przecież ja mogłam je zalać, cokolwiek zrobić, na szczęście nic się nie stało. No, no, ale ja bym nie założyła. Piękne. Nawet dobra. Na Instagramie od razu fotę wrzuciłam rano, że patrzcie, jakie ładne. Kupiłam dużo butli z helem. No i wiadomo, jak ludzie się już trochę napili, to wiesz, każdy wciągał ten hel i gadanie, jak jakieś takie, nie wiem, jakieś chomiki. O, Alvin i Wiewiórki. Tak rozmawiali, więc to też było w porządku. Czyli była atrakcja. Tak, 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 była. U nas jest coś takiego jak pasowanie. Nie wiem, czy u was też, możecie dać znać tam w komentarzach. To zobaczymy, u ilu osób nosi pasowanie na pasowanie na dorosłego człowieka? Tak. Co to znaczy? Nawalają pasem. 18 Bilicie? Razy. Tak, tak. Tylko pod pośle... Czekaj, w dupę, po prostu dupę nawalają. Ale leje się człowieka na imprezę? Leje się. Normalnie pasem? Tak. To jest za przemocowy bez sensu zwyczaj. Ale ja właśnie nie wiem, czy to jest śląska, ten, śląski zwyczaj, czy co? Mnie nikt nie lał. Ale Galicie? Ale ja na przykład ten, ja na przykład teraz wśród moich znajomych wszędzie jest ten zwyczaj. I ale to trzeba go wyrzucić, bo to głupi zwyczaj. Taki przemocowy, to trochę to tak. Bez sensu. No tak, ale wiesz, ktoś ci zajdzie skórę i czekasz na jego osiemnastkę i no się dobra, możesz wyrzucić. I tak na cię nawalali? Nie, wszyscy tam lekko w ogóle byli w porządku, ale wiesz, jeden kolega już chyba trochę się zagalopował. I się zamachnął? Strasznie, strasznie, aż nawet nie trafił w pośladki, tylko w nerki wyżej. O nie. No ja się aż skuliłam, wiesz, rozpłakałam i w ogóle wszyscy tam później ludzie patrzeli, że coś to odwalił stary, jakby to ma być symboliczne, symboliczne, albo coś, a nie takie mocne. No i dostał lekki opierdziel z garną. Wymień trzy fetysze. Fetysze, fetysz. Fetysze, fetysze. Dobra, to pierwszym moim fetyszem na pewno jest dupa. Pośladki. Tak, pośladki. Mm-hmm. W każdym serialu, filmie, czy w ogóle gdziekolwiek, jak widzę postać, gdzie właśnie widać się pośladki, to jest zawsze pierwszy raz zwracam uwagę. Lubię tak drapać, ale tak mocno. Drapanko. Ale ty drapać, czy jak ciebie drapią? W dwie strony. Dobra. Uśmiech, uśmiech, oczy. Twarz w ogóle, w sensie ja bardzo zwracam uwagę, jak komuś z oczu patrzy. Opisz trzy dziwaczne DM-y. Dobra, zdjęcia stóp. Zdjęcia stóp są dosłownie na porządku dziennym. Ja przysięgam, po prostu wejdę i co druga, no może nie przesadziłam, że co druga, ale co któraś po prostu jest naprawdę... Stópkarze opanowali sieć, okej. Okay. Strasznie. Są jakieś pytania, wiesz, czy wyjdę na kawę, czy nie wiem, do restauracji, czy jakieś mocniejsze rzeczy. No to mocniejsze, a na taką kawę do restauracji to czemu się nie godzisz? Ale niestety najczęściej właśnie, wiesz, kończy się to tak, że... Coś tam jeszcze jest jakiś podtekst. Tak. Okej. Okay. Tak, tak, no właśnie. No to jeszcze jakiś dziwaczny DM. Dawaj. DM życia. No, oho, lampka się zapaliła w głowie. No, na bieżąco dostaję jakieś ciekawe zdjęcia, że to tak powiem. Wiesz, gdzie wszystko widać. Ja nie wiem, jak. Siusioki. Tak. Mm-hmm. No i to jest naprawdę. Ojej, przepraszam ci głowo. Mm-hmm. Nie dawaj mi gorszych pytań.
Męskie siusiory. Tak. Mhm. I naprawdę, jak ja czasami sobie, wiesz, wchodzę na profile tych chłopaków, to są normalne chłopy. Niektórzy nawet mają, wiesz, zdjęcia z babami i to jest najgorsze. A nie, że fake konta. Nie. Normalnie. Znaczy, też się zdarzą. Krzysiu z Sosnowca wysyła ci zdjęcie siurdaka. Tak, tak, to jest przerażające. Jej. Przerażające. No. Ja bym pisała do tych bab. No, żeby wiedziały, jakiego mają z wyrola. No, muszę zacząć, bo ja też chciałabym chyba wiedzieć. No, kurde, kto by nie chciał. Zacznij. Ja bym informowała. Niech dziewczyny też, bądźmy solidarne tutaj. No, girls ja bym power, chciała wiedzieć, jak mój chłop by wysyłał zdjęcie siurdaków. Pewnie, że tak. To wolałabym się dowiedzieć, niż nie wiedzieć. Trzy rzeczy, które cię kręcą. A to już wcześniej chyba powiedziałam, że na pewno zapachy. Perfumy, jakikolwiek zapach, jestem bardzo na to podatna, więc mnie się da tym kupić. Niezależność, to na pewno. Bardzo sobie cenię to u drugiego człowieka, że nie wyręcza się dużą ilością ludzi, tylko to, co potrafi zrobić, robi sam. Po prostu taka, wiesz, zaradność życiowa. O, super. Może tak. Jest dobra, tak. Co? Ja jestem kierowca rajdowy i jeszcze nie spotkałam chyba osoby, którą uważałabym, że mogę się z nią pościgać, przysięgam. Ja lubisz sobie depnąć? Bardzo. Nieskromnie mówiąc, ja się nadaję na jakiś tor. Jak w końcu znajdę czas, to ty muszę się przejść. Ty amandaciki wyłapujesz w takim razie, czy nie? Aha. Nie. Wymień rzeczy, których ciągle brakuje w twoim domu. No na pewno brakuje porządku na podłodze, bo ja mam generalnie dwa koty, więc wiesz, wiadomo, ciągle jest ta sierść na podłodze. Tak, na kanapach, wszędzie. Teraz nawet mam taki odkurzacz, na którego Bartuś mówi i on ciągle jeździ i sprząta, no ale czasami się zapomina o tym. Plus jest taki, że mam aplikację w telefonie, więc jak wiem, że wiesz, ktoś ze mną idzie do domu, a że mam syf, możesz sobie włączyć i ci sam odkurza? Ale zajebiste! Wiesz, no, póki gdzieś Boże, nie utknie. Technologia! Pff. Na pewno wiadra, bo kupiłam, jak się przeprowadziłam do tego mieszkania, to był lipiec tamtego roku i dalej nie mam wiadra, więc ani razu nie umyłam tych podłóg. Ani razu. Czekaj, masz mopa i nie masz wiadra? Tak. A jak? To czym myłaś podłogi? No mój Bartuś ma funkcję mycia podłóg. W sensie, wiesz, wiadomo, to nie jest ale coś takiego, trzeba na kucaka wyszorować. W sensie, ja właśnie nigdy nie zrobiłam jakichś takich faktycznych plam, żeby trzeba było szorować, że zazwyczaj to odświeżanie wystarczyło. Nie lepi ci się ta podłoga, nie, nigdy. Okay. Nic się chyba takiego właśnie faktycznie nie zdarzyło, żeby gdzieś mi się lepiła podłoga. Papier toaletowy. Dobrze, że jest ręcznik papierowy. Oczywiście. Raczej Boże, jak się skończy to i to. Dupę, dosłownie. Opisz trzy sytuacje, w których najczęściej się spinasz. Nieoczywiste nerwy. O Boże, dobra. Jak wyjeżdżam skądś, nie wiem, skądkolwiek, spod jakiegoś bloku czy coś i wiesz, i nie ma chodnika i ludzie idą środkiem mi przed maską. No, powolutku. Tak, no wiesz, żeby oni się jeszcze troszeczkę odsunęli na boki. Chociaż tyle, że pokazali, że mają chęci przepuścić, pojedź, a nie kurde, że oni idą, wiesz, 5 na godzinę, a ja będę samochodem tyle samo z nimi jechać. No czasami po prostu mam ochotę... Ślimaki cię denerwują tak, po prostu. Tak. Ludzie ślimaki. Tak. Co jeszcze? Na pewno kłamstwa. Ludzie kręcą, ja już się na nich raz przejechałam, to po prostu jestem starszym overthinkerem i w przyszłych sytuacjach, gdzie wiem, że takie rzeczy mogą wystąpić, zaraz, wiesz, rozbijam to na czynniki pierwsze, że tu mógł zrobić tak, tu tak, tu tak, tu tak i wszystko analizuję. Na przykład, wiesz, jak mam tonę ciuchów na zakupach, a jest kolejka w przebieralni. Tak. Bardzo tego nie lubię. Nie wiesz wtedy, co ze sobą zrobić. Tak, stoisz, czekasz. Po prostu 20 krzeseł. Tak. Przed. Tak. Albo jakieś koszyki, że nie wiem, czekasz, to masz koszyk, wrzuć tu ciuchy i stoisz, czekasz. A tak boli ręka. Tak, bo tym bardziej jak masz już taką kupę, to jednak waży, wiesz, dwie koszulki nie ważą, ale większość. Ja Wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie mnie i moich wypocin tutaj razem z głową. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, jak jeszcze tego nie zrobiliście, ale mam nadzieję, że już to zrobiliście. I możliwe znać w komentarzu, jakie pytanie, jaka moja odpowiedź na jakieś pytanie Was najbardziej usatysfakcjonowana i kogo chcielibyście się jeszcze zobaczyć. Trzymajcie się, buziaki. Boże, jakie profesjonalne pożegnanie. Dziękuję.